Cześć kochani, witam Was bardzo serdecznie na moim kanale. Dziś przygotowałam specjalnie na Waszą prośbę odcinek dotyczący szybkiego przeglądu kosmetyków, na które warto zwrócić swoją uwagę przy okazji promocji w Rossmanie minus 55%. Jeżeli jesteście ciekawi, co mi się sprawdza i jest godne polecenia, to koniecznie zostańcie razem ze mną. Oczywiście absolutnie nikogo nie namawiam na to, żeby za wszelką cenę robił swoje zakupy kosmetyczne w Rossmanie, ponieważ z oczywistych względów nawet podczas tych promocji będą tam wyższe ceny niż w drogeriach internetowych, więc to jest tylko i wyłącznie Wasza sprawa, gdzie te zakupy będziecie robić. Ze względu na to, że mam tutaj bardzo dużo kosmetyków, postanowiłam ten film podzielić na dwie części i w części pierwszej, dzisiejszej, przedstawię Wam kosmetyki do makijażu stricte twarzy, a w następnej części, która pojawi się na dniach, opowiem o kosmetykach do makijażu oczu oraz ust. Wiem, że lubicie ekspresowe formy odcinków, więc nie przedłużam i zaczynam od baz pod makijaż. Tą, którą chciałam Wam pokazać, ponieważ nie znam zbyt wielu dobrych baz drogeryjnych, to, uwaga, będzie baza nawilżająco łagodząca z Bell Hypoallergenic. Bardzo ją lubię, bo jest kremowa i świetnie się sprawdza dla skór nie tylko suchych, ale również, które są mieszane na przykład, ale po prostu odwodnione. Przyjemna kremowa konsystencja, dlatego też spokojnie można jej używać na co dzień. Drugą bazą, którą rekomenduję, będzie to AA Wings Natural Glow w wersji Golden. Jest to baza pod makijaż rozświetlająca, która niekoniecznie sprawdza mi się do twarzy. Natomiast jeżeli szukacie produktu na szyję i dekolt, którym pięknie i w naturalny sposób rozświetlicie sobie właśnie te okolice na jakieś większe wyjście i nie zrobicie sobie plam, no to do takich celów ją jak najbardziej polecam. Aby skóry mieszane i tłuste nie były poszkodowane, to pokażę Wam coś, co może bazą nie jest, ale świetnie się sprawdza do zmatowienia skóry. Jest to krem barwa siarkowa matujący, który ja z powodzeniem wykorzystuję jako bazę pod makijaż, nakładając ją na przykład na strefę T, czy po prostu miejsca, które Wam się świecą. Prawdopodobnie nie będzie ona w promocji, ale naprawdę jest świetną bazą. W drugiej kolejności pokażę Wam podkłady, zacznę od tych dla skór suchych oraz bardzo suchych, mianowicie będzie to Bourjois Healthy Mix oraz krem CC z Bourjois. Już wiele razy opowiadałam o tych podkładach, także nie będę się rozwodzić. Jedyne na co uważajcie, to na kolory, ponieważ one w tej marce wypadają mocno żółto. Do skór normalnych z kolei polecam podkład L'Oreal True Match. Tutaj szczególną uwagę warto zwrócić na szeroką gamę kolorystyczną. Mamy odcienie ciepłe, zimne oraz neutralne, więc myślę, że każdy prawie że znajdzie coś dla siebie. Oraz Eveline Liquid Control. Tutaj również są tony bardzo fajne, ponieważ nie są przesadnie żółte, nie są przesadnie pomarańczowe i jest to świetny kosmetyk do stosowania na co dzień, jeżeli ktoś nie oczekuje jakiegoś spektakularnego krycia. Z kolei, jeżeli ktoś poszukuje mocnego krycia, to powinien się świetnie sprawdzić podkład Maybelline Superstay 2.4H. Bardzo fajny i mega trwały podkład, ja go testowałam w ekstremalne upały i rzeczywiście świetnie się trzyma twarzy, więc jeżeli chodzi o podkłady, które ja mam Wam tutaj do pokazania, to by było na tyle, ale chciałabym jeszcze wyróżnić trzy. Zaznaczam, że ja tych podkładów nie stosowałam, natomiast już tyle słyszałam o nich pozytywnych opinii, m.in. właśnie z Waszych komentarzy, że po prostu grzechem by było o tym nie wspomnieć. I podkładem numer jeden, który jest non-stop polecany, to jest podkład Yanda, kryjący oraz ten matujący. Podobno obydwa są super upiększające i się rewelacyjnie sprawdzają. Numer dwa podkład to będzie Max Factor Radiant Lift i z tego co mi wiadomo, to trzeba uważać tutaj na kolory, żeby nie były zbyt różowe. I podobno jest świetny właśnie też do cer dojrzałych. I trzeci podkład Liren No Mask. Podobno bardzo naturalnie wygląda na twarzy, ale również za dużo Wam o nim nie powiem. Podobno te trzy to jest jakaś rewelacja. Jeśli chodzi o drogeryjne korektory, które mogę Wam polecić, sprawdza mi się świetnie L'Oreal True Match. Jest to taki produkt, który wykorzystuję zarówno do swojego makijażu, mam go również dzisiaj w tym kolorze 3N, oraz do użytku profesjonalnego, ponieważ cenię firmę za to, że jest szeroka gama kolorystyczna. Są tutaj odcienie nie tylko jaśniejsze i ciemniejsze, ale również ciepłe, zimne oraz właśnie neutralne, dlatego jestem w stanie idealnie tutaj dopasować pod wiele osób. Co więcej, ten korektor raczej nie obciąża okolicy pod okiem i jest stosunkowo lekki, dlatego naprawdę ogromny plus dla właśnie L'Oreal True Match.
Kolejny korektor to będzie również L'Oreal True Match, taki rozświetlający. On jest niestety już dużo jaśniejszy w kolorze, dlatego nie każdemu sprawdzi się pod oko, ale bardzo lubię go aplikować na strefę T dla takiego szybkiego rozświetlenia, czy też pogłębienia efektu konturowania na mokro. I kolejny korektor to będzie już wiele razy pokazywany przeze mnie Anti-Age z Maybelline. Nie, natomiast on ma taką wadę, że są dosyć mocno żółte kolory, on mocno kryje, więc nie dla każdego sprawdzi się na całą okolicę pod okiem. Jeżeli korektor jest dla Was za ciężki na tą delikatną okolicę, to spróbujcie go nałożyć wyłącznie tutaj albo na strefę właśnie, którą chcecie zakamuflować, która jest bardziej ukrwiona. Natomiast uważajcie, jeśli chodzi o te żółte tony. I to, co jeszcze chciałam dodać, to jest korektor, o którym słyszałam od wielu moich klientek, że jest świetny, z tej samej firmy, ale go jeszcze po prostu nigdy nie testowałam. Jest to również Maybelline, ale taki, o, ma kształt buteleczka bardziej czegoś takiego. Właśnie, też jest kwadratowy i takie odkręcane. Podobno też się świetnie sprawdza, ale napiszę Wam tylko nazwę w opisie, jak znajdę właśnie na stronie w internecie. Teraz przejdę do pudrów. Mam tutaj dwa do pokazania. Jeden to będzie Cream Puff z Max Factora, takim już mój bestseller od lat. Używam go od kiedy w zasadzie byłam w liceum. Jest to taki kosmetyk, który świetnie sprawdza mi się do poprawek makijażu w trakcie dnia. Czasami zdarza mi się też utrwalać nim makijaż, ale trzeba uważać, ponieważ to jest raczej taki kryjący puder. Wykorzystuję gąbeczkę, która jest tutaj zawarta w środku. Jest to taki bestseller, też wiem, wielu osób i on nie zmienia, co się rzadko zdarza, składu chemicznego już też od wielu lat. Kolejnym pudrem będzie puder z Belle Hypoallergenic. To są pudry transparentne, które świetnie powinny się sprawdzić dla skór normalnych oraz suchych. To, co jest w nich fajnego, to że poza tym, że ładnie wyglądają na twarzy i może jakoś super mocno nie matują, ale ten makijaż utrwalają, to mają podział na trzy kolory. Jeden jest żółty, różowy oraz brzoskwiniowy, dzięki czemu możecie sobie ten kolor Waszego podkładu zneutralizować. Jeżeli jest on zbyt żółty, używacie wtedy takiego lekko różowawego. Jeżeli jest troszeczkę zbyt blady, to tego brzoskwiniowego, a jeżeli jest zbyt różowy, no to właśnie tego żółtego. Pokażę Wam jeden bronzer, który moim zdaniem jest najlepszym bronzerem drogeryjnym z tych oczywiście, które ja używałam i które są dostępne właśnie czy w Rossmanie, czy też w Hebe. Jest to Fresh Bronze Powder od Belle Hypoallergenic w kolorze 02. Według mnie idealny do codziennego użytku. Wielu osobom pasuje też ten kolor. On nie jest ani za ciepły, ani za zimny, także coś, czym też ciężko zrobić sobie plamy. Ja osobiście bardzo go lubię i często maluję się nim na co dzień. Jeśli chodzi o róże do policzków, to przyznam szczerze, nie mam aż tak dużego rozeznania, jeśli chodzi o kosmetyki drogeryjne. Natomiast to, co mi się świetnie sprawdza i uważam, że jest to produkt godny uwagi, ponieważ ma idealne tony, troszeczkę brzoskwiniowe, troszeczkę różowe, jest bardzo bezpieczny, neutralny, nawet dla osób, które nie mają zbyt dużego obycia z różami, powinien się naprawdę sprawdzić. Jest to kolor 01 z Belle Hypoallergenic. Ja go naprawdę lubię i często właśnie maluję się również nim na co dzień. I ostatni kosmetyk to mgiełka utrwalająca z Eveline do twarzy. Można ją używać na co dzień, ponieważ nie zawiera alkoholu, co jest bardzo istotne i rzadko spotykane. I rzeczywiście fajnie utrwala ten makijaż, więc do codziennego użytku, nie tylko żeby utrwalić ten make-up, ale jeżeli na przykład użyjecie za dużą ilość pudru i czujecie, że tak wyglądacie troszeczkę jak w tapecie, to psikając sobie makijaż czymś takim na koniec troszeczkę niwelujecie ten efekt, więc według mnie jest to naprawdę świetny produkt na co dzień. I ostatnia rzecz, która będzie tylko i wyłącznie dostępna w Rossmania, ale niestety nie będzie chyba w promocji, będzie to olej pod prysznic z Isany. Mówię o tym dlatego, że według mnie jest to świetny kosmetyk, który doczyści Wam wszystkie gąbki do makijażu, wszystkie pędzle, które są właśnie brudne od podkładów, korektorów i wszystkich innych rzeczy, które Wam dzisiaj pokazywałam. Olejek w ostatnim czasie zmienił formułę na gorszą, ale i tak mu to wybaczam, bo rzeczywiście fajnie te nasze narzędzia makijażowe domywa. Jeżeli znacie fajniejszą alternatywę, to oczywiście koniecznie dajcie znać w komentarzach. Stwierdziłam, że przy okazji tego odcinka po prostu muszę o tym powiedzieć. Moi drodzy, na dzisiaj to by było wszystko z mojej strony. Wyczekujcie odcinka, który będzie dotyczył makijażu oczu oraz ust. Wydaje mi się, że takie podzielenie go na dwie części jest po prostu wygodniejsze nie tylko dla mnie, ale również i dla Was. Także słuchajcie, widzimy się już mam nadzieję za parę dni. Wy pamiętajcie o tym, żeby zasubskrybować mój kanał. Przy okazji bardzo dziękuję za już 6000 subskrypcji. Nie spodziewałam się, że tak szybko będzie to się pięło w górę. To jest oczywiście również Wasza zasługa. Dajcie koniecznie znać w komentarzach,
komentarzu, czy Wy macie jakieś swoje inne hity kosmetyczne, o których ja jeszcze nie wiem i po prostu muszę się o nich dowiedzieć, także napiszcie o tym koniecznie i widzimy się już w kolejnym odcinku, mam nadzieję, że za parę dni. Także do zobaczenia i widzimy się następnym razem. Hej!